czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Namówiliśmy tutaj kolegę na ten, na jazdę na kole. A ogarkiem wiedziesz tu? Żeby miejsce było, bo wiesz, jak pójdzie to... Nie, dobra. Aha, dobra. Japońsko-niemiecka produkcja 125. I ucz się trzymać nogę na hamulcu tylnym, dobra? Bo jak faktycznie on ma taką moc, to wiesz. A tu jak ci się spodnie podarły od prędkości. A, idzie mu. Idzie. Ty spróbujesz. Ja? No kurde. Nie znam sprzętu, to wiesz. Zwolnij, zwolnij. Zwolnij i teraz. 2 centymetry, poszedł. Musisz zwolnić, wiesz, do zera prawie, nie? Zaraz mu podpowiem. Jak ma na imię? Szymon. Szymon! Jak wyrywasz, to zwalniaj do zera. On ci poszedł tyle, wiesz? Ale do zera, nie że jedziesz szybko, tylko zwolnij, przyhamuj nawet i wtedy jebs. O! Teraz poszedł, nie? Zobaczyć, jeszcze trochę ze skrzyżowania będzie na jednym kole wyjeżdżał. Centymetrów, nie? Tyle poszedł. To przestraszyłeś na ulicę. I co, przestraszyłeś się tego podniesienia? Nie, no na razie nie, bo aha, mało było, nie? Aha. Ale fajnie. No. Tak wiesz, wyjeżdża spod świateł i jeb mu, nie? I tak chociaż wiesz, 2-3 metry nie przejechać i wtedy gazu trzymaj, nie? Także Szymon, widzisz, jeszcze jak wdrożysz sprzęgło. No to inaczej. No, to jest linka, nie? No. Ale ładnie ci chodzi, delikatnie. A tu jak sprzęgło chodzi? No tu aż tak delikatnie nie chodzi. O, tu. A możesz nasmarować, nie? Ale już kupiłem nową, nią wymieniam. Myślisz, że ze starości? Myślę, no. Ja bym zalał jeszcze przed wymianą wodę. Zaleję. A ty jak masz? Ło, no elegancko! Zobacz jak mu chodzi. A tu masz ile? Do 12 tysięcy obrotów? A tu ile się kręci? 9-8,5. No to i tak dużo, nie? A odpalisz jak to chodzi? No ci powiem jak MRF-a. Kurde, chyba to są te same silniki, wiesz? To wyciszony jest. Pięknie. Ale przy takim to nie ma co kombinować. Tam wydech, wydechami się bawić, coś, nie? Byle się odpychał. Super. Chciałeś wymienić wydech, nie? Chciałeś wymieniać? Na jaki? Na prawa sajt. Tego chińskiego? Tak. No to wsadzaj. Zawsze zdemontujesz, a przeróbka by musiała być? No.
no to nie warto. Jakby tak, wiesz, wszedł w łeb, to można by było zawsze wyciągnąć, a ja taki wyrzuciłem, patrz. To bym ci dał. To Tomek miał w CB500 taki. No. A na mieście dużo motocykli jeździ? No teraz dużo. Tak? Też się przyjadę. A wy w którą stronę będziecie jechać? W lewo. Tam? Przyjedziemy tam. Albo tam. A czy tu jest pole, nie? Polną. Można wyjechać tam? W Tużanach się wyjedzie, nie? Tu, w Tomaszycach. No, to w Tużanach. No. A, no ta droga w lewo to jest do, na Tużany. No, tak jest. Tak jest. Ale chyba tym się najprzyjemniej jedzie. Nie szarpie, cichutko, spokojnie, nie? Płynie po prostu, nie? Tu ten trochę nerwisty jest, nie? Jest. Yamaszkę byś odpalił, byś rezo pokazał. Jak się wkręca, czy w ogóle się wkręca, ty, bo może ona nie jedzie, bo masz źle ustawione. Co jest z tym? Widzisz, nie jechałem, a popsute. No co jest? Jest. To ty jak pali, nie? No to ty. Widza. Dobrze. Pięknie, ładnie. Ładnie zestrojona. A ktoś ci robił, czy tak już? No robił ten tutaj w Jacewie, przed obwodnicą, jak się wie. A, już wiem. No, Olas. Oleg, no. No to ładnie zrobił. Ty, no to się zna na rzeczy, nie? Oleg? No. No jak je robi, nie? Wszystko no. Tam sprowadza, robi, sprzedaje. No, no. Nawet betę teraz miał. Nawet teraz jeszcze ma jedną betetkę za 6600. Widziałem na Elixie była. Reklama Olka. Reklama Olka? A niech będzie. Musi tak już zapłacić. Ola spożo. A Julek w końcu ma jakiś motocykl, czy nie? Kto? Olek. Julek. Że jego brat? No. Nie wiem. Betę miał tam robić chyba, nie? Dla niego. Nie wiesz. Na kwiecień miał mieć zrobione. No już za 7 tysięcy, nie? Cena poszła do góry. No ładna. No. A tą też masz od Olka? Tak, no. Tą jak długo ją masz? Rok. Rok. I nic nie grzebałeś? Nie. To tyle, co linko od gazu wymieniłem, a tak to nic. To lux. Lux, panie. Ja was kawałek odprowadzę, nie? Co zapalimy. Wiadomo. Szymon będzie na kole latał. Lecimy. Obok mnie. Dzięki, że byliście. Super było. Jestem bardzo zadowolony. A my się już drugi raz widzimy. Tamten odcinek pamiętam w całości. Ja też oglądałem parę razy. No to ja go muszę też obejrzeć jeszcze. Jeszcze młody był. No młodziutki. Poznacie, poznajecie go. Rowerem jeździł wtedy. To było... Kurczę, to było... 19 rok. No,
się do innego. No, 2019, no to było 4 lata temu. I przyjechał super munciakiem po 4 latach. Tak się zakochał. Wlepę przylep jeszcze. A, dobra. To może tędy pojedziemy. Detetka odpalona. Romet odpalił. I Japończyk zaraz odpali. Wyrywa teraz na kole. No muszę wam powiedzieć, że w tych Adidasach lepiej się gumuje, bo po prostu mam lepsze czucie na hamulcu. Łukasz, miałeś rację, pozdrawiam cię, hejo. To są chłopaki z Willy Boysów. Także muszę sobie załatwić takie buty do stuntu, do jazdy właśnie na kole. Jakieś takie tramki wzmacniane. Siema.
największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.